Witam Was bardzo serdecznie przy Tomikom Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Eurotrack Simulator 2. Ze mną jest gość specjalny tego odcinka. Skrabik, witam. No, witamy serdecznie pana tutaj po mojej prawej, jak tutaj się patrzę z kamery, z ciężarówki by to była lewa. Dobrze, a więc jeszcze podgłośnijmy. O, idealnie. Teraz powinno być wszystko bardzo dobrze i wyraźnie słychać. I no to jedziemy, no. Jeszcze trochę muszę to jednak przyciszyć. Na stacji się zatrzymam. No bo co na stacji? Ja już tutaj przyciszyłem. Skręć w lewo. A powiedz teraz, słyszy ciebie? No jestem. No słychać ciebie jakoś. Chyba. No powiedz coś jeszcze. No, teraz lepiej. No powinno być okej. Ej, wyłącz, bo tak mi w pracy świecisz. Jakie dłudzie? Ja mam wyłączone teraz dłudzie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Wyłączone było widać. A, nie było widać, ale mam czerwone jak coś. A czerwona, to ja stanę tutaj boczkiem. No to poczekaj tam. Dobrze, jeszcze mi się ciężarówka stacza. Mam rać, coś to ja jadę. Oj, mi przyszło na tym TeamSpeaku. Jedziesz? Jakoś tu jadę. A czekaj, bo i tak tu czerwone jest. A już nie jest. No tu było czerwone. No wiesz, no tak to ja ciebie nigdy nie dogonię, bo ty masz lżejszą naczepę, więc wiesz. No żółte jest, no gdzieś nie zrobiłem się, no. A następnie skręć w prawo. A to z lewego pasa skręcałeś w prawo? Skręć no jak ty prawo. Tak mogłeś? Ja się zagapiłem na ciebie i na czerwonym przejechałem. Ani się robić nie powinno, pamiętajcie to. Nie przebej na linii ciągłej, no bo właśnie o te rzeczy się dzieją. Więc to było tak ku przestrodze jak coś, jakby się ktoś pytał. Ciążenie procesora do enkodowania. A ty co tu robisz? To nie na ciebie było jak coś, tylko na tamtego. Proszę mi nie zajeżdżać mojego pasa ruchu. Już postanowiłeś jechać wolniej po mojej prawej.
Nie! Co? Zapnę z drogi troszkę. Nie zepchnąłem ciebie, wydawało ci się. Wiem, dłuższy skład mam, no niestety. Czasami się o tym zapomina, choć zazwyczaj jeżdżę z dwuczłonową tą przyczepą na singlu. Pizdy. Aj. CB radio. Dobrze, 90 na tempo macie i jedziemy. Suka blat. A Wojni, nie musisz mnie próbować wyprzedzać, bo i tak tego nie zrobisz. Fuck your mom in my house. Ja tego nie zrobię? No jak ty możesz jechać więcej niż 90, a? To jest po prostu podgórcze, no rozumiem. No już się może być trochę ciężej. Czemu tutaj nie ma ograniczenia większego? Bo to jest ten, z World of Track i tam masz 90 dostawy, jak stamtąd robisz. I co, już ci tak trochę brak pomocy, widzę, w tej twojej ciężarówce. Znowu. Co chcesz? Użyłem kierunkowskazu. Ale zjechałaś mi. No bo tu prawy pas jest tylko prosto do zjazdu. Dobrze, więc możemy zjeżdżać w pokoju. A ty cały czas usilnie próbujesz mnie wyprzedzić. No widzę w prawym lusterku. A czemu zjechałeś na lewy pas? No bo poproś chłopcz na ściga. No i co z tego, że nas ściga? No ale ty jedziesz po swoim pasie i możesz po nim jechać. On może cię po lewym wyprzedzać, po prawej wyprzedzanie jest zakazane podobno. Znowuż trąbią z drugiej strony ulicy, ja nie mogę, no. Od kiedy to z drugiej strony autostrady? Auuu, ci się trąbi! Szukanie nowej. Co ty zrobiłeś? Zjechałem. A czemu? No bo automatycznie mi skręca. Ci powiem, że mam 17% uszkodzenia ładunku i teraz jak to dowiozę, to ja nic z tego nie będę miał. Nic odtrąbisz, gościu, no wypadek był. Teraz poczekaj, gościu, bo muszę wpisać. Nie, czemu ja odpinam na czepę, nie o to chodzi. Jak ci piszę na czasie? U. I. Y. Ukośnik. Fix. Sorry. Czemu to nie działa ukośnik fix? Ja już nie pamiętam. X, pod X-a możesz mówić. A po co mi tam gadanie? Czy odłączyłem naczepę przez przypadek? Ja nie mogę i teraz jej nie podepnę, pewnie bo mam 80 ileś procent uszkodzeń. No to jednika. Czekaj, staram się uruchomić ciężarówkę. A nie możesz? Nie, mam 89% uszkodzeń niestety. No to czy już 90? Czy i mi ciężarówkę teraz? No to potem nie, w 7. Ja w 7. No dobrze, ale wiesz co, żeby podpiąć przyczepę, to ja najpierw muszę pod nią z powrotem podjechać, bo to niestety to i działa. Ale przyczepa mi znikła. Kondzio? Tak. Jest tam moja przyczepa?
I nie ma. Bo mi przyczepa znikła tak trochę. No, wczytałeś pewnie grę. Nie. I nie wczytałeś grę, a to nie wiem co się z nią stało. Tak jakby wyparowała. Czy no, uruchamisz 500 tam ciężarówkę, czy cały czas będzie awaria? I nie mogę. Więc oni po tym, że sobie potrąbisz, no poczekaj, bo muszę podpiąć. Jedź bezpiecznie. A nie, które radio włączyłem. Nie, to tak nie może być, bo mi ten za prawa autorskie wezmą. O, podpinam. No, Y i teraz uczestnik fix. A idę. Raz F5. Czy jeszcze gdzieś gościu mi się pcha do tej pędy? Nie widzisz gościu, że to próbuję teraz. No, czy jeszcze teraz mam? Czy za mało sprzęgło? Za szybko sprzęgło chciałem puścić niestety. I co, i gdzie ty niby teraz jesteś, bo nie wiem gdzie mam dojechać jak coś. Czy ty tutaj do mnie gdzieś dojedziesz? Ja jestem teraz w Frankfurcie. A poczekaj, no jestem na mapie i Frankfurt. A dobra, no to ty wyjedziesz na tą samą autostradę, na której ja jestem. Tego wychodzi. Zgadza się? Nie, nie słyszę nic. A ty jesteś przed tą. Przed stacją benzynową? Na Trójce? Nie, jestem tam, gdzie my się zderzyliśmy, jakbyś chciał dobrze wiedzieć. Czy jestem tak, przed stacją benzynową na Trójce? Jakbyś mógł na nią wjechać? Nad czy koło? Przed stacją benzynową. Na Trójce. I jadę w stronę Frankfurtu. Właśnie tego zjazdu na Frankfurt. Czy jak tam wyjedziesz na tą autostradę, to się spotkamy przy tym wyjeździe. To poczekaj. To znaczy, to ty tam podjedź i na mnie poczekaj. Już na tej autostradzie, bo myślę, że ty będziesz pierwszy. Czy to ja sam reprezentuję? Odcinek, który... 20 klatek na sekundę. Dobra, ciśniemy tą ciężarówkę na tej piątce, bo ja nie mogę, no idź mi tu, a na obroty. Następny bieg. Mieliśmy bardzo wielką nadzieję, że ten odcinek się nie przycina, bo to... I tempomacik. Już pomału dojeżdżam do stacji benzynowej. Jedź prosto. To blisko jesteś. To musisz jechać nieprzepisowo. Czemu chcesz jechać nieprzepisowo? To wszystko się będzie nagrywać jeszcze. Ale mnie nie znajdą. Ja wcale. No czekaj, za chwilę kliknę report. I cię znajdą. Już te reporty i tak działają, że nie działają. No to 60 to przepisowo jedziesz przecież. Ajdź. 1,90. No jest 110. A czemu to aż tak szybko jedzie? Przecież się nie da tyle jechać. Da się. A ty bez przyczepy jedziesz? Zgubiłem gdzieś, a nie ma do Dorfreuth czy jakiś tak. Nie ma do Düsseldorf? Nie.
No dobra, no, się lewej to strony, a następnie to za mną jedź dalej ktoś. Prosto. Jedź prosto. Gdzie jesteś? Nie jestem na węźle. Mam 17% uszkodzenia ładunku. A mi teraz już drogi nie zajeżdżajcie bardzo, to proszę, bo... Pojadę za tobą. Powiem, że mogło być kiepsko, jakbyś teraz naprawdę drogę zajechał, bo bym nic nie zarobił z tego. Jedź prosto. Spokojnie, jestem tego 20 tysięcy w placek. Niedługo ci twoją ciężarówkę zabiorą. Znaczy 200 tysięcy. Ci jeszcze ciężarówki nie zabrali? Ja mam dwie ciężarówki. No lepiej uważaj. No i ci coś strzela w tej ciężarówce, normalnie masakra. Jedzie z prawej strony jezdni do lewej, no i jeszcze tak, i najlepiej, nie no. On czy całe szczęście, że nie musiałem używać kierunkowskazu, żeby zjechać do swojego pasa. Bo się zmieściłem. No to już możesz jechać za mną. No chodź, chodź, jedź. Muszę moja ciężarówka nie wyrabia. Zmiana szybko na... Ja jedę setką. Na niską szóstkę. I dalej ciśniemy. Ja jadę 79. Teraz już zmienimy na szóstkę wysoką. I z powrotem wznowimy tempo. Pisznie podjadę, widzę, dobrze, czyli znowu szóstka niska. Wznowimy tempomat. Dobrze, już jadę 70 i ten znowu bajerki uderzył. Jeszcze jedzie, jakby nie mógł. Dobrze, jest piąteczka. No spokojnie, bo jadę 60 na godzinę, więc jeszcze nie jest najgorzej. On czy mi się zatrzymuje tu jeszcze? Ja nie mogę, teraz na pas awaryjny zjechał. Kierowca normalnie... Teraz musiałem użyć swojej magicznej sztuki zmiany pasa. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Super. Zjedź w prawo. W porządku, jeszcze cię wyrzuciło teraz pewnie. O Jezu Święty, jeszcze nie tak pojechałem. Jeszcze nie wjechał w naczepę. No ja nie mogę, no nie widzi, że cofam. O, halo, no poczekaj. No źle pojechałem, no. Jeszcze zgadzam.
Chyba będę musiał znowu to tanko. Czemu cygnowo do Frankfurtu? Nie, no nie zwracajcie uwagi wcale na to, co tutaj się dzieje. No ten gość się też trasę pomylił, no niestety, no i też tak czasami bywa, no. Ja nie pomyliłem trasy, po prostu pomyliłem. Nie, mi chodzi tylko do tej gościa, co koło mnie jedzie i właściwie się wpycha mi prosto ten. Jedź prosto. Panie, no ale pan mnie chociaż puści, no. Już niech pan taki nie będzie, że mnie teraz tu jeszcze spichać będzie, no. Dziękuję bardzo, odcinaj towary i mrugnę w podziękowaniu. Trzymaj się prawej strony. No dobrze, no ja już tutaj sobie spokojnie, fajnie jadę. Tak, jestem w tyle bardzo. O Jezu Święty. No już sobie nie fajnie jadę, bo mi coś wyskoczyła na pulpicie i mi grę zminimalizowała. Chodź. Trzymaj się lewej strony. A tu się gra nie zatrzyma, już mam 19% uszkodzeń. Jestem coraz bardziej szczęśliwy z tego powodu. To po co się zatrzymuje na środku? Ale to jest szczerze... Niepotrzebnie chyba braliśmy do zlecenia z tego World of Tracks. Bo niestety tutaj jak nawet byś sobie wczytał grę, to... uszkodzenia i tak zostają. A co to ty mnie dogonisz tam sobie na spokojnie, co? Chyba tak. Wejdzie już tak 23 minuty tutaj jedziemy. Duży ruch się tu jakiś zrobił, bo 10 FPS-ów mam na nagraniu. 13. No już więcej, no super. Nie, znowuż 10. No chyba na tym komputerze nie mogę nagrywać Eurotracka. Chyba jednak pozostawię to na mój drugi komputer, nagrywanie takich rzeczy. A co jest ze starym komputerem? No ale ci powiem, no 30 FPS-ów na nagraniu i 27 w grze. Czasami spada do 10 na nagranie i u mnie 20 tam coś. Niestety. Więc pora jednak korzystać z tego drugiego jednak do chyba nagrywania tej gry. Chociaż nigdy go nie chciałem przemęczać. Czy ja gdzieś tu będę musiał na stację paliw kiedyś zjechać.
Mi zostało trochę ponad mniej, trochę ten, odrobinę mniej paliwa niż połowa. A ty jakoś wycofałaś tam? Co wycofałem? Tam do tyłu. No, oczywiście. Prosto. Nie, no wycofałem. Znaczy zawróciłem, przepraszam bardzo, zawróciłem. Na środku autostrady zauważyłem gościa, który się cofa. On tyle za daleko pojechał. Właśnie mnie ten gościu wyprzedził i się oddala ode mnie. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Lewej strony, a następnie... No chłop nie używa migaczy, wjeżdża mi pod nos. Jedź prosto. Jakich migaczy? Przepraszam bardzo, to się nazywa kierunkowskaz. A nie migacz. Migacz to jest potocznik. Uczmy poprawnie wszystkich oglądających ten odcinek, jak się mówi na kierunkowskaz. Nazywa się on kierunkowskaz. Oto to jest kierunkowskaz. Migacz. No i ten, no ja chcę tutaj kolej z łodzią jedzie i co, i my nie da się wyprzedzić. Nie, no teraz się jeszcze ścigaj ze mną będzie. No dobrze, no wjadę na ten prawy. Teraz jechał przez pół drogi na lewy pas, nie włączając kierunkowskazu, no. Mądrze. Obserwujmy go dalej. O, teraz się zatrzymał na środku drogi, nie wiadomo czemu. I nie rozumiem, się zatrzymał na samym trzymaj środku. Trzymaj się prawej i... strony, a następnie zjedź w prawo. Czemu to ma słaby ten retarder? No cóż, trzeba się radzić. Wyższy bieg, to znaczy niższy, a. 40 się powinno nie. No dobrze, jadę 57. Nie będzie, a i można już skończyć. Na zjeździe z autostrady. Właśnie zjechałem z autostrady. Czemu jedziesz tyle szybciej ode mnie, aż 20 km na godzinę? Ja jedę na ślady, byle ja przed ciebie. Bo ty pewnie w ogóle nie jedziesz do Düsseldorfu. Do Dalfort? To ja tam mam tam swoją bazę. Co jeździ do tego Düsseldorfu? No to jeździ do tego Düsseldorfu, gdzie masz bazę swoją. Ja mi tam zostało 50 km. Czy jeszcze sygnalizacja świetlna? Na środku drogi szybkiego ruchu. Jedź prosto. Jedź prosto. No jadę. Może jak nie widać czerwone mam. I delikatnie sprzęgiełka. A kto tam ci zajeżdżał drogę? Nie, mi nikt nie zajeżdżał drogi teraz. A ktoś się bawił jakby, o. Nie wiem, jak gościu z łodzią jechał i zjechał w ogóle na lewy pas. A potem się zatrzymał nagle w miejscu i nie wiedział, co ze sobą zrobić. Miałem 111 km. No wiesz, zanim ja tam dojadę, zanim tam odstawię tą naczepę. Przecież mi się zaczęło zjeżdżać na lewy pas, bo się popatrzyłem na ten. Jak to się nagrywa. Bo użyję domyślnego programu wbudowanego Windowsa jednak chyba do nagrywania na następny raz. Ja nie wiem, czy on będzie chciał nagrywać TeamSpeak, a to jest to właśnie, żeby potem nie wyszło, że sam do siebie gadam.
bo nim to wiem, że jak będę nagrywał, to że się będzie nagrywać tyle FPS, a chwilu się ma. Powinno dać się nagrywać. No wiem, no ale to będziemy musieli tu chwilę poczekać. Wtedy zrobimy test, czy się na pewno nagrywa. Czy 50, 16 klatek na sekundę mam w Düsseldorf. Napis zasłaniał całą sygnalizację świetlną. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ty, w prawo dziś będziemy skręcać, a na tych światłach to tutaj są dobrze, czyli poręczkę i zwalniamy. Skręć jeszcze w prawo. I 15 klatek na sekundę, 14. Ile masz do końca? Zero. I 2 minuty. A tym to co na czerwonym przyjechał, no. Czyli takie rzeczy powinny się na drodze dzieją, a potem się dziwi, że wypadki są. Jesteś u celu. No jestem u celu, no dobrze, no i super. Czyli teraz tak, wjeżdżamy. No z czwórki, tylko z jedynki proszę ruszać. Trzeba tak, trzeba teraz tutaj ładnie zaparkować, przy tych 14 klatkach na sekundę. Pięknie, nie, trochę za wysoki bieg wróciłem, a teraz... I gaz, i jesteśmy... na miejscu. Odczepiamy naczepę. O, nawet 10 tysięcy złotych dostałem. No normalnie masakr. Chociaż coś. Dużo. A więc to jednak było na tyle w tym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się zajrzę nam i zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa, pa.